To tak zacznę inaczej, że dokładnie nie pamiętam, kiedy zaczęła się moja przygoda z fotografią. Jedyne to, że wzięłam sobie po prostu aparat z przyjaciółką i robiłyśmy sobie zdjęcia. Założyłam sobie fotobloga, tam dodawałam te zdjęcia i w końcu znalazłam fajną fotografkę z moich okolic, napisałam do niej i w końcu miałam coś takiego bardziej profesjonalnego i potem założyłam konto na Max Models i coraz więcej współprac z takimi bardziej profesjonalnymi ludźmi. Moja pierwsza sesja była dość dawno temu i pamiętam, że byłam bardzo zestresowana i pojechałam na pierwszą sesję z przyjaciółką i to mi bardzo dodało otuchy i po tej sesji czułam, że chcę więcej, więcej, że chcę coraz więcej działać i to mnie właśnie popchnęło do tego dalszego działania, focenia. Dlaczego akurat fotografia i pozowanie? Ponieważ mogę wcielić się w różne osoby, postaci, mogę być kim chcę, mogę pokazywać różne emocje i odzwierciedlać mój nastrój. Najlepiej czuję się w sesji fashion, ponieważ tam mogę się bawić bardzo mimiką, pozowaniem, ale czasami jak mam jakiś tam melancholijny nastrój, to lubię jakieś delikatne i subtelne ujęcia. Na zdjęciu. W sumie ja nie mam z tym problemu, nawet nie muszę sobie wyobrażać żadnej sytuacji, ale zazwyczaj ci początkujący powinni sobie na przykład jak chcą być smutni, to sobie przypomnieć jakąś smutną sytuację i wcielić się w tą rolę, albo no nie wiem, po prostu ja nie mam jakiegoś takiego problemu, ktoś mi powie więcej dramatyzmu, albo nie. Albo żebym się uśmiechnęła, albo żebym była zadziorna i po prostu no staram się, ale wcześniej jak przed sesją, przed lustrem ćwiczę i sprawdzam mniej więcej jak wtedy wyglądam, czy wyglądam korzystnie, czy nie. No i wtedy staram się robić to wszystko jak najlepiej i oddawać wszystkie emocje na każdych sesjach. Ciężko jest pozować w różnych warunkach atmosferycznych, zarówno zimą, jak i latem. Latem jest strasznie gorąco, zwłaszcza gdy ja mam grzywkę i często jest mi bardzo, bardzo gorąco i nie mogę wytrzymać. I jeszcze zależy od stylizacji, bo czasami zdarza się tak, że jest jakaś, nie wiem, gruba skóra czy coś w tym stylu i jest bardzo gorąco, ale zimą to też nie jest za przyjemnie, bo raz miałam taką sesję, że tak zmarzłam i jak szłam, to zgubiłam buty i nawet nie czułam, że mi spadają, bo miałam tak odmrożone stopy. No, więc nie jest za przyjemnie. To najtrudniejsze w pracy przed aparatem moim zdaniem jest właśnie różne miejsca sesji. Na przykład kiedyś miałam sesję w stawie orzęsionym i musiałam w nim leżeć. Albo na przykład na ogromnym mrozie, gdzie był duży wiatr. Czyli to ogólnie najbardziej niesprzyjające warunki atmosferyczne i miejsca. A najprzyjemniejsze dla mnie to jest to, że po prostu mogę wyrazić siebie przed obiektywem w różnych stylizacjach i mogę potem to pokazywać innym ludziom. A szczególnie ważnymi dla mnie sesjami była sesja, dwie sesje, sesja z Katarzyną Banaszek i z Piotrem Stankiewiczem. Pierwsza sesja, nie wiem, to było chyba trzy lata chyba temu. Pierwsza sesja z Kasią, kiedy przyjechałam do Warszawy i odtąd zaczęła się nasza przyjaźń i zabawa z fotografią. I dwa lata temu z Piotrkiem Stankiewiczem sesja z Kosą i to były dla mnie najważniejsze sesje, ponieważ rozwinęła się przez to nasza przyjaźń. Bardzo duże znaczenie miała dla mnie sesja z moim chłopakiem. Była ona w sumie najprawdziwsza, ponieważ nie musiałam tam nic udawać, to były szczere uczucia prosto z serduszka i cieszyłam się, że tę sesję mogła zrobić mi Kasia razem z Piotrkiem.
oglądają ze mną sesję, no to ciężko mi jest określić, bo każdy jest inny, każdy fotograf inaczej się zachowuje, ale staram się być pozytywną osobą. Chcę zawsze utrzymywać kontakt, nie iść w ciszy, nie pracować w ciszy, bo wtedy jest krępująca sytuacja i ciężko się pracuje. Zazwyczaj trafię na takich ludzi, z którymi mi się bardzo dobrze współpracuje, bardzo dobrze się dogadujemy, z niektórymi utrzymuję kontakt tam, nie wiem, na Facebooku i podobnie chcę z nimi tworzyć jakąś tam magię. I no co tu powiedzieć, no czasami jest bardzo wesoło. No to wiary w moje hobby dodaje mi pozytywny odbiór moich fotografii, to, że ludziom się podoba i chcę robić więcej i więcej, i to mi daje takiego kopa. Co robię, żeby być lepszą w fotografii? To często zaglądam do różnych magazynów internetowych, oglądam różne sesje, stylizacje, często podglądam tam również różne sesje w gazetach, słucham muzyki i oglądam jakieś tam różne zdjęcia, które mnie bardzo inspirują i często popychają do działań. Czy wiążę swoją przyszłość z modelingiem? Odpowiedź brzmi nie. To jest tylko pasja. Nie mam zbytnio warunków na modelkę. Jestem za niska, za gruba. No tak, tak, jestem za gruba i za niska. No i wystarczy mi to, że pozuję dla najbliższych i też tych dalszych, ale po prostu lubię się w to bawić, bo czuję się w tym świetnie i poznaję super ludzi. Jak moimi oczami wygląda świat modelki? No od tego trzeba zacząć, że nie jestem modelką profesjonalną i na pewno wygląda to zupełnie inaczej. Ale z mojej perspektywy to jest życie w pośpiechu, gdzie wszędzie trzeba lecieć, żeby zdążyć, ale jest to super zabawa i sposób na poznanie świetnych ludzi, którzy mają taką samą pasję i możecie ją razem rozwijać i się łączyć i wymieniać swoje opinie i się wzajemnie inspirować.